Produkcja gospodarcza Ukrainy spadnie o prawie połowę. Bank Światowy. Produkcja gospodarcza Ukrainy spadnie o prawie połowę. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę produkcja gospodarcza tego kraju spadnie w 2022 roku o 45,1%, a wyniki rosyjskiej gospodarki skurczą się o ponad 11%, stwierdzono w raporcie, opublikowanym w niedzielę przez Bank Światowy. Jako przyczyny tak drastycznego spadku bank wymienia w swoim raporcie zamknięcie firm, zmniejszenie eksportu i uniemożliwienie działalności gospodarczej na dużych obszarach kraju oraz zakłócenie procesu sadzenia i zbioru w rolnictwie. Bank Światowy oszacował również, że PKB Rosji w 2022 roku spadnie o 11,2% z powodu sankcji finansowych nałożonych przez Stany Zjednoczone i ich zachodnich sojuszników na rosyjskie banki, przedsiębiorstwa państwowe i inne instytucje. Światowy Bank. Ponad połowa przedsiębiorstw na Ukrainie jest zamknięta. Raport informuje, że ponad połowa przedsiębiorstw na Ukrainie jest zamknięta, podczas gdy inne, które nadal funkcjonują, działają znacznie poniżej normalnej wydajności. Zamknięcie szlaków żeglugowych z Ukrainy przez Morze Czarne odcięło około 90% eksportu zboża z tego kraju i połowę jego całkowitego eksportu. W raporcie wymieniane są ogromne zniszczenia w infrastrukturze oraz odpływ siły roboczej jako czynniki negatywnie wpływające na przyszłe wyniki gospodarki Ukrainy. Rosyjska inwazja jest ogromnym ciosem dla gospodarki Ukrainy. Szacunki dotyczące zniszczeń infrastruktury, które na początku marca przekroczyły 100 miliardów dolarów, około 2/3 PKB Ukrainy w 2019 roku, są już nieaktualne, ponieważ wojna trwa i powoduje dalsze zniszczenia, wynika z informacji udostępnionych przez instytucje. Rosyjska inwazja jest ogromnym ciosem dla gospodarki Ukrainy i wyrządziła ogromne szkody w infrastrukturze, oświadczyła Anna Bierde, wiceprezes Banku Światowego na Europę i Azję Środkową. Ukraina potrzebuje natychmiast znaczącego wsparcia finansowego, dodała wiceprezes banku. Bank Światowy przekazał dotychczas Ukrainie około 923 milionów dolarów w formie kredytów i grantów, a obecnie przygotowuje kolejny pakiet wsparcia w wysokości ponad 2 miliardów dolarów.